Stefan Grabiński urodził się 26 lutego 1887 roku w Kamionce Strumiłowej nad Bugiem. Zmarł 12 listopada 1936 roku we Lwowie. Polski pisarz, przedstawiciel nurtu grozy w polskiej literaturze międzywojennej, klasyk noweli fantastycznej, twórca horroru kolejowego określany mianem polskiego Poe lub polskiego Lovecrafta. Część swojego życia spędził w Przemyślu, gdzie pracował jako nauczyciel i mieszkał w do dziś istniejącej kamienicy przy Placu Katedralnym pod numerem 6. Grabiński był znawcą zagadnień z dziedziny okultyzmu, parapsychologii i demonologii. Interesował się stawiającą pierwsze kroki sztuką filmową, zwłaszcza popularnym nurtem ekspresjonizmu niemieckiego. Śledził współczesne prądy filozoficzne i literackie. Inspiracje dla jego postawy intelektualnej i artystycznej stanowiły myśli Henry'ego Bergsona i Williama Jamesa oraz twórczość uwielbianego Edgara Allana Poe, któremu poświęcił esej Książę Fantastów z 1931 roku. Największe uznanie zyskał Grabiński jako nowelista. Zadebiutował w 1909 roku wydanym pod pseudonimem Stefan Żalny zbiorem opowiadań Z wyjątków w pomrokach wiary. Nie zyskał jednak uznania krytyki. Autor został dostrzeżony dopiero dzięki drugiemu tomowi pod tytułem Na wzgórzu róż z 1918 roku. Sławę przyniósł mu dopiero Demon ruchu z 1919 roku, cykl nowel grozy osnutych wokół motywu pociągu i stacji kolejowych. Zachęcony sukcesem w krótkim czasie opublikował kolejne zbiory nowel, z których część stanowiły zamknięte cykle tematyczne. Szalony pątnik z 1920, Niesamowita opowieść z 1922, Księga ognia również z tego samego roku oraz Namiętność z 1930. Niektóre opowiadania Grabińskiego były także publikowane w ówczesnej prasie popularnej i literackiej. Jest także twórcą powieści okultystycznych Salamandra z 1924 i Cień Bafometa z 1926, a także utworów Klasztor i Morze z 1928 oraz Wyspa i Tongo z 1934. Jest także autorem trzech dramatów Willa nad Morzem, Zaduszki i Larwy, wystawianych na scenach Warszawy, Lwowa i Krakowa. Stefan Grabiński stworzył swoisty, rozpoznawalny styl literacki, oparty na zestawieniu tradycyjnej, realistycznej narracji z elementami języka poetyckiego. Większość utworów pisarza zbudowana jest wedle podobnego schematu. W początkowo zwyczajnym życiu bohatera zaczynają pojawiać się zjawiska tajemnicze i niezwykłe, z którymi konfrontacja doprowadza go w zaskakującym finale do jego przemiany wewnętrznej lub, znacznie częściej, do zguby. Miejscem akcji większości opowiadań są prowincjonalne miasteczka, samotne budynki, zapomniane stacje kolejowe. Chociaż opisy światów kreowanych przez Grabińskiego cechuje daleko posunięta dbałość o szczegóły, np. w opowiadaniach z cyklu Demon ruchu występują fachowe terminy związane z kolejnictwem, klasyczne cechy prozy realistycznej, takie jak próby wiernego odwzorowania rzeczywistości lub psychologii ludzkiej, nierzadko ustępują w jego narracjach miejsca środkom budującym szczególny nastrój niesamowitości i umiejętnemu stosowaniu napięcia. Najbardziej wyraziste motywy powracające w kolejnych utworach Grabińskiego to problem tożsamości, istnienie zaburzeń rzeczywistości lub rzeczywistości równoległych, życie pozagrobowe, fascynacja zdobyczami nauki i paranaukami, nadnaturalne przyczyny obłędu i fatalny demonizm kobiet, czyli motyw femme fatale. Artur Hutnikiewicz zwraca uwagę, że wszystkie fantastyczne pomysły Grabińskiego mają źródło w jego pluralistycznej, neoplatońskiej koncepcji rzeczywistości. W przekonaniu o szczególnej mocy myśli i aktu twórczego oraz w wierze w dynamiczną koncepcję bytu, zainspirowanej doktrynami Fryderyka Nietzschego i Bergsona. Wieloznaczna proza Grabińskiego, będąca wykładnią jego systemu literackiego, budzi do dziś zainteresowanie, a w coraz powszechniejszym odwrocie od rygorystycznych motywacji naukowych staje się inspiracją dla wielu autorów sięgających do odwiecznych zagadek bytu, podświadomości pragnień i dążeń człowieka. Sam Grabiński jest postacią znaną nie tylko w Polsce. Jego utwory są tłumaczone na języki obce. Znane są wydania The Motion Demon czy The Dark Domain w tłumaczeniu Mirosława Lipińskiego,
uzyskujące znakomite opinie wśród zagranicznych portali oraz krytyków. Powstają strony internetowe poświęcone jego twórczości, jak www.latarnia.com, promujące jego twórczość na zachodzie. Nie są to tylko sporadyczne przypadki, bowiem jednym z pasjonatów twórczości Grabińskiego jest Fernando Ribeiro, lider portugalskiej formacji metalowej Moonspell. Twórczość Grabińskiego inspirowała i inspiruje po dziś dzień również twórców filmowych. Znane są bowiem adaptacje takie jak Ślepy Thor z 1967, Dom Sary z 1985, Pożarowisko z 1968, Problemat profesora Czelawy z 1985 czy Podróż na Wschód z 2010 roku, będący filmem stworzonym przez muzyków znanego polskiego zespołu rockowego Armia oraz członków kabaretu Mumio. Najbardziej niepowetowaną stratą dla polskiej kinematografii jest zaginiona ekranizacja Kochanki Szamoty z 1927 roku w reżyserii Leona Trystana. Jednak w tym roku reżyser Adam Uryniak i scenografka Ewa Mroczkowska wspólnie z grupą Butchers Film rozpoczęli pracę nad współczesną adaptacją tej wyjątkowej noweli Grabińskiego, czego efekty powinniśmy poznać w nadchodzących miesiącach. Dwa lata temu w polskim świecie literackim powstał pomysł powołania do życia Nagrody Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego. Rok temu miała miejsce pierwsza edycja, której laureatami zostali Krzysztof Maciejewski, Łukasz Orbitowski i Jerzy Pilch. W tym roku tradycyjnie podczas festiwalu Grozy Kwason zostaną rozdane statuetki drugiej edycji. Kiedy dwa lata temu postanowiliśmy ustanowić Nagrodę Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego, mówili, że środowisko nie istnieje. Być może myślę, że mogli mieć rację. Nagroda powstała także i aż po to, aby to środowisko skonsolidować, zebrać je w sobie, tak jak powinno być zebrane prężne i rozwijające się środowisko. Myślę, że każdego gatunku, czy też konwencji związanej z fantastyką i z literaturą. W naszych staraniach wzięli udział m.in. Stefan Darda, Marek Grzywacz, Kazimierz Kyrcz, Dawid Kain, czy Michał Gacek, no i oczywiście niżej podpisany. Mieliśmy przed sobą trudne zadanie, o którym mało wiedzieliśmy. Mało kto, w zasadzie nikt z nas nie miał do czynienia wcześniej z organizacją tak dużych wydarzeń jak Nagroda Literacka. Stwierdziliśmy, że ktoś musi to zrobić. Dlaczego? No, sprawa wydawała się prosta. Należało sprawić, aby środowisko polskiej grozy zaistniało, nawet jeśli nie było takiego w świadomości, to żeby dopiero w tej świadomości zaistniało. Traf chciał, że w momencie, kiedy mówię te słowa, pojawił się artykuł mówiący o pisarzach grozy, podano 10 takich pisarzy na stronie allegro.pl.
W lidzie dotyczącym tego artykułu mówi się, że jeszcze parę lat temu o twórcach polskiej grozy niewiele się mówiło. A teraz jest inaczej i że nawet polska groza jest wzrost zainteresowania tym gatunkiem literatury. Co się stało w przeciągu tych ostatnich 2 lat? Pojawił się Kwason, pierwszy prężnie rozwijający się konwent grozy i tylko i wyłącznie grozy. Pojawiła się nagroda z imienia Stefana Grabińskiego. Nie idealna, nie taka jak powinna być w ideale, o którym wszyscy mówią i do którego wszyscy dążymy. Ale mimo wszystko, jeśli, przynajmniej tak uważam, jeśli jest o czym mówić, jeśli ludzie mają o czym mówić i o co się kłócić, no to środowisko istnieje. Czemu nie Słowacki? Czemu nie Mostowska? Czemu nie Sztyrmer? Jest wielu starych mistrzów grozy, mistrzów słowa pisanego, którzy powinni choćby w związku ze swoją sławą wziąć patronat nad naszą nagrodą. Dlaczego Grabiński? Chyba właśnie dlatego, że tak jak polska groza 2 lata temu, Grabiński jest w Polsce mało docenianym autorem. Za granicą mówi się o nim dużo więcej. Dlaczego więc w Polsce się tak mało o nim wspomina? To też postanowiliśmy zmienić. To są... Polska Nagroda Grozy ma wiele celi. Między innymi także i promocję takiego mistrza grozy, mistrza horroru kolejowego, człowieka, który zmarł w biedzie, a który powinien być ikoną, powiedzmy, naszej kultury grozy.